Obecnie przy wsparciu unijnych środków realizowany jest projekt Razem i dla siebie, skierowany do zespołów folklorystycznych i rękodzielników z naszego regionu. Dzięki projektowi prowadzona jest wymiana ze stroną niemiecką w celu lepszego poznania partnera z zagranicy. W przygotowaniu jest już kolejny projekt. Dotyczyć będzie lokalnych sadów. Chcemy stworzyć 5 modelowych sadów, w tym jeden sad, który będzie sadem zachowującym stare odmiany drzew owocowych i krzewów owocowych, które są na pograniczu Saksonii i po stronie polskiej w naszym partnerstwie. Od pozyskiwania zrazów, naszczepienia drzew, jak i również wszystkiego tego, co nauczenia, szczepienia, pielęgnacji sadu starego, wykorzystania owoców, pysznych soków, które są do zagospodarowania, jak i jabłek do zagospodarowania. Na współpracy zyskać mają przede wszystkim lokalni rolnicy. Zaangażujemy tutaj naszych mieszkańców Partnerstwa Izerskiego, na którym działamy. Wartość projektu opiewa na sporą sumę pieniędzy, bo na 800 tysięcy euro do podziału na polską i niemiecką stronę.